Prymas Polski w orędziu mówi o konieczności doskonalenia się, które szczególnie potrzebne jest dziś. Uroczystości Wielkiego Tygodnia w Watykanie. Tysiące wiernych z całego świata. Tyle zapowiedzi. Dobry wieczór. Nasze doskonalenie się jest nam potrzebne szczególnie dzisiaj, gdy wobec wielorakich kryzysów słyszy się powszechne wołanie o moralne odrodzenie człowieka. Tego potrzebujemy przede wszystkim my, Polacy. To fragment orędzia wielkanocnego prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Mamy szansę w dziejowym procesie wychowania pokoleń, mówi prymas, uczynić duży krok naprzód. Zakończył zaś swe słowo do rodaków życzeniami Paschy jako wspólnej radości przechodzenia ku lepszemu. Dziś Wielki Piątek. Oto groby w niektórych kościołach warszawskich. Z kamerą byliśmy w kościele garnizonowym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Kościół Świętego Marcina na Starym Mieście. A to katedra Kościoła Polsko-Katolickiego w Warszawie. Uroczysta procesja, adoracja Krzyża Świętego. Wzięli w niej udział duchowni diecezji warszawskiej tego kościoła oraz wierni. Prawosławie Wielkanoc obchodzi zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym roku dopiero 30 kwietnia, a dziś w Wielki Piątek przygotowania do konsekracji nowego biskupa prawosławnego. Z kolei ten dzień dla kościoła ewangelicko-augsburskiego, czyli luterańskiego, jest najważniejszy w całym roku liturgicznym. Już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.